Szlachtę żyjącą w Rzeczpospolitej Obojga Narodów postrzega się zazwyczaj stereotypowo. Jako warchołów, awanturników, okrutników, osoby słabo wykształcone i z wąskimi horyzontami myślowymi. Tacy sarmaci z całą pewnością istnieli. Niejeden taki życiorys opisywałem w Encyklopedii Staropolskiej. Jednak postrzeganie ogółu naszych szlacheckich przodków w podobnych kategoriach jest bardzo dużym uproszczeniem. U szczytu swojej potęgi na przełomie XVI i XVII wieku elity dawnej Rzeczpospolitej składały się na ogół z ludzi dobrze wyedukowanych, zaznajomionych z prądami umysłowymi innych państw europejskich. Było tak ze względu na dość szeroko rozpowszechniony zwyczaj podróży edukacyjnych, które w opisywanych czasach odbywali nie tylko młodzi magnaci, ale także przedstawiciele średnio zamożnej szlachty, a nawet mieszczanie. Młodzież Korony i Litwy przed wkroczeniem w dorosłość wyprawiała się do Niemiec, Francji, Anglii czy Hiszpanii, aby na tamtejszych uniwersytetach zdobywać wiedzę, poznawać inne kultury i przygotowywać się do pełnienia ważnych stanowisk w kraju. W tym kontekście najistotniejsza była jednak Italia, a w jej granicach Padwa, siedziba najsłynniejszego Uniwersytetu Republiki Weneckiej. Uniwersytet Padewski dla wielu przedstawicieli polskiej i litewskiej szlachty był przystankiem obowiązkowym w trakcie akademickiej peregrynacji po Europie. Tak było m.in. z przyszłym wojewodą krakowskim i panem na łańcucie Stanisławem Lubomirskim, herbu Szreniawa bez krzyża, czy biskupem krakowskim Piotrem Myszkowskim, herbu Jastrzębiec, panem na Mirowie. Dawne siedziby obu tych postaci będą ilustracją dla tego odcinka. W dzisiejszym materiale z serii Encyklopedia Staropolska opowiem Wam o Uniwersytecie w Padwie i jego związkach z polską kulturą i myślą polityczną. Punktem wyjścia dla naszej opowieści będzie publikacja dr Olgi Kucharczyk zatytułowana Herby przedstawicieli nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim. Książka wydana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika jest obszernym kompendium wiedzy na temat polsko-litewskich absolwentów Wszechnicy Padewskiej, a przede wszystkim wyjątkowych śladów, jakie po sobie pozostawili. Kartuszy herbowych po dziś dzień ozdabiających uniwersyteckie mury. Osoby zainteresowane podobną tematyką serdecznie zapraszam wraz z organizatorami Instytutem Polonika na spotkanie z autorką książki, w którym uczestniczyć będą także profesor Franco Benucci z Uniwersytetu Padewskiego, profesor Mirosław Lenart z Uniwersytetu Opolskiego oraz dr Karol Gutmeier z Programu Strategicznego Badania Instytutu Polonika. Spotkanie odbędzie się już 17 października 2023 roku o godzinie 18 w warszawskim Pałacu pod Blachą, plac Zamkowy 4. Wstęp jest wolny. Podczas wydarzenia będzie można nabyć opisywaną publikację. Historia Uniwersytetu Padewskiego sięga 1222 roku. Przez całe wieki była to jedna z najważniejszych instytucji tego typu zarówno w Italii, jak i Europie. U progu wieku XV Padwa stała się częścią Republiki Weneckiej. To właśnie pod panowaniem Wenecjan zarówno miasto, jak i uniwersytet przeżywały swój złoty okres. Wśród elit intelektualnych Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego zainteresowanie Uniwersytetem Padewskim rosło wraz z umacnianiem się świadomości politycznej obywateli i utrwalaniem podstaw demokracji szlacheckiej. Kształtujący się od XV i przez XVI wiek model ustrojowy przyszłej Rzeczpospolitej w dużej mierze wzorował się i odnosił do ustroju właśnie Republiki Weneckiej. Atmosfera intelektualna Uniwersytetu Padewskiego w sposób szczególny odpowiadała Polakom i Litwinom, budującym w czasach renesansu swoją własną ideę złotej wolności. Ta, zanim uległa deformacji, odegrała dużą i pozytywną rolę w kształtowaniu się polskiej świadomości politycznej. Szlachecka młódź właśnie w Padwie zapoznawała się z ideami antymonarchicznymi i republikanizmem. Jak pisała dr Olga Kucharczyk, cycerońsko-erazmiańska wykładnia, rola stoicyzmu oraz umiłowanie wolności w dyskursie państwotwórczym. Z takim bagażem opuszczali mury padewskiego Ateneum przyszli prawnicy. Dlatego też dość powszechna jest opinia, że właśnie Padwa dała w XVII wieku podwaliny filozofii i myśli społecznej w Polsce.
Pod materiałami z serii Encyklopedia Staropolska bardzo często odnaleźć mogę komentarze krytyczne względem ustroju dawnej Rzeczpospolitej. Warto jednak pamiętać, że jego kształtowanie było wynikiem nie tyle kaprysu rodzimej szlachty, lecz fascynacji prądami umysłowymi rodzącymi się na czołowych europejskich uniwersytetach, takich jak Uniwersytet w Padwie. Jak wyglądała nauka na Uniwersytecie Padewskim? Wszechnica podzielona była na dwie szkoły, tak zwany Uniwersytet Prawników i Uniwersytet Artystów. Na tym pierwszym kształcono w zakresie prawa kanonicznego i cywilnego. Na tym drugim, wbrew nieco mylącej nazwie, przyswoić można było wiedzę z zakresu nauk medycznych, w drugiej kolejności także filozofii i teologii. Nauka mogła oznaczać albo pełnowymiarowe kilkuletnie studia zakończone otrzymaniem tytułu doktorskiego, albo jedynie krótki przystanek na szlaku edukacyjnym. To od decyzji młodego szlachcica lub jego opiekuna zależało, jak dużo czasu spędzi w Padwie. Niektórzy decydowali się na pobyt krótki, ograniczali się do wysłuchania kilku wykładów i ruszali dalej. Inni zostawali w Republice Weneckiej na długie miesiące, a nawet lata. Zgodnie ze zwyczajem epoki, co znaczniejsi studenci mogli pełnić na Uniwersytecie Padewskim rozliczne funkcje. W tym zakresie nasi rodacy wykazywali dużą aktywność. Przybysze z Rzeczpospolitej mianowani byli prorektorami, syndykami, asesorami czy konsyliarzami. Duży sukces odniósł słynny Jan Zamoyski, którego w 1563 roku mianowano rektorem Uniwersytetu Prawników. Było to dla młodego wówczas człowieka, jakim był Jan Zamoyski, duże wyróżnienie. Wiedza, którą zdobywano w Padwie, wykorzystywana była później po powrocie do kraju. Absolwenci Uniwersytetu Prawników zostawali m.in. ławnikami, podsędkami czy sędziami ziemskimi. Wielu pełniło ważne funkcje urzędnicze – sekretarzy, referendarzy, komorników i innych. Z kolei Uniwersytet Artystów był przepustką do podjęcia praktyki lekarskiej, m.in. w tak prestiżowych miejscach jak Gdańsk czy Kraków. Padwa dawała podstawy do kontynuowania kariery naukowej w kraju. Padewczycy nierzadko zostawali profesorami na rodzimych uczelniach. Wielu z nich pełniło funkcję wychowawców na dworach bogatych magnatów. Wśród absolwentów Uniwersytetu Padewskiego nie brakowało też duchownych, takich jak wspomniany biskup Piotr Myszkowski, twórca założenia pałacowego w Książu Wielkim, słynnego Mirowa, który ilustruje dzisiejszy odcinek. Wśród absolwentów Uniwersytetu w Padwie można odnaleźć wiele wybitnych osobistości żyjących w XVI czy XVII wieku. Są to m.in. Jan Kochanowski, Stanisław Hozjusz czy Jerzy Ossoliński. Padewczykiem był też Stanisław Lubomirski, inicjator rozbudowy zamków w Łańcucie, Nowym Wiśniczu, zwycięzca spod Chocimia, przez długi czas nieformalny hetman Wojska Rzeczpospolitej, wojewoda ruski, potem krakowski. Niewątpliwie najsłynniejszy w tym gronie był jednak wspomniany już Jan Zamoyski, który przebywał w Republice Weneckiej w latach 1561-1565. Jako student Uniwersytetu Padewskiego Zamoyski dał się poznać jako zręczny orator i zdolny jurysta. Właśnie w tym okresie wydał swoją pierwszą pracę literacką, łacińskie dzieło zatytułowane De Senatu Romano Libri Duo, czyli o Senacie Rzymskim Ksiąg Dwie, którą dedykował zresztą także Padewczykowi, znanemu nam już Piotrowi Myszkowskiemu. Lata spędzone w Italii zainspirowały Jana Zamoyskiego do stworzenia w swoim zamościu własnej uczelni, Akademii Zamoyskiej, która na początku XVII wieku uczyniła miasto jednym z czołowych ośrodków uniwersyteckich dawnej Rzeczpospolitej. Zamość nazywano zresztą Padwą Północy, właśnie ze względu na obecność w jego murach tak ważnego ośrodka naukowego, wzorowanego na tym oryginalnym. Myliłby się jednak ten, kto uważałby, że padewską wszechnicę kończyli wyłącznie najbogatsi i najbardziej wpływowi przedstawiciele XVI i XVII wiecznej szlachty. Przez wiele dziesięcioleci szeregi studentów zasilali przedstawiciele szlachty średniozamożnej, a także mieszczanie, szczególnie ci z Gdańska. Napływ naszych obywateli do Republiki Weneckiej można określić, oczywiście jak na warunki epoki, masowym.
Dopiero wraz ze słabnięciem kraju na kosztowną edukację w Italii mogło sobie pozwolić coraz węższe grono najbardziej znacznych magnatów. Mimo to do połowy XVII wieku prądy ideowe właściwe dla Uniwersytetu Padewskiego rozciągały się na dużą część stanu szlacheckiego, którego przedstawiciele podróżowali chętnie, często i pozostawiali poza granicami kraju liczne pamiątki. Mimo upływu wieków w Padwie pozostało wiele śladów opisywanych w tym odcinku edukacyjnych peregrynacji. Do najważniejszych należą kartusze herbowe w formie kamiennych rzeźb i fresków zdobiące ściany i sklepienia dawnego Uniwersytetu w Padwie, przede wszystkim tzw. Palazzo del Bo, najstarszego i najważniejszego budynku uniwersyteckiego. Ich obecność upamiętniała konkretne rody szlacheckie. Miała też głębszy sens, o czym pisze w swoim opracowaniu profesor Mirosław Lenart. W Padwie elita polska konfrontowała się ze światem kultury, do której sama aspirowała, z którą się utożsamiała i do której, zdawało jej się, sięgała swoimi korzeniami. Znaki herbowe w widoczny sposób wyrażały ideę, że w żaden sposób elita ta nie ustępowała środowisku, w jakim przebywała. Herby były stosunkowo wygodnym narzędziem eksponowania pozycji społecznej, ale wyrażały też pragnienia i emocje płynące z poczucia własnej odmienności. Znaki pozostawione przez obywateli Rzeczpospolitej na murach Uniwersytetu Padewskiego to z jednej strony świadectwo interesującej historii związanej z edukacją naszych przodków. Jest to jednak także bezcenne źródło dla tych osób, które interesują się heraldyką. Oprócz herbów szlacheckich, na murach Uniwersytetu zachowała się też grupa kartuszy herbowych patrycjuszy gdańskich. Jest to zbiór interesujący dla tych, którzy pasjonują się heraldyką mieszczańską. Opisywane znaki przedstawione są dokładnie w przytaczanej już publikacji dr Olgi Kucharczyk wraz z biogramami ich właścicieli. Znaczenie Uniwersytetu w Padwie dla rozwoju kultury staropolski jest ogromne, a pozostawione w mieście poloniki do dzisiaj stanowią bardzo cenne, choć nie do końca rozpoznane źródło historyczne. Szczególnie dla tych osób, które pasjonują się dziejami Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Jeszcze raz serdecznie zachęcam Was do zapoznania się i nabycia publikacji, którą wykorzystałem w dzisiejszym materiale, a także dołączenia do mnie podczas spotkania 17 października. Do usłyszenia, do zobaczenia, czołem!